burza przyszła, ale dość szybko sobie poszła, na szczęście. Siemano. Już mi się nie podoba ten dzisiejszy dzień. Jak patrzę na pierwsze zamówienie. Znaczy korner fajny, fajnie, że kornerek, ale... Ale nie fajnie, jak widzę, gdzie mam z nim jechać, bo już na wstępie czerwone maki. Ciekawe, czy mi dowali deszczem. Raz słońce, raz zachmurzone. Cholera wie. Ten korner to wygląda, jakby to było jakieś odrzucone zamówienie. Ktoś chyba nie chciał na te czerwone maki jechać. No bo to jest nawet bardziej niż pewne, że na powrocie raczej nic się nie złapie. Trzeba będzie wracać na pusto. A twierdzę tak, po zamówieniu, które już jest gotowe i czeka. Też się za chwilę nie okazało, że zamówienie nie może wyjść, bo jest zimne. Będzie robić na szybko jeszcze jedno. Wtedy ja będę czasowo w plecy i to srogo. Szuwarowa. 7 km. Ty, laska co na zielonym przechodzi, a ten trąbi na nią. Ale żebym sobie ubrał kijowe majty na rower. Z lewej do prawej, z lewej do prawej. Żebym sobie nie podziębił sprzętu, bo będzie trzeba w ogóle już bić awarię max. Jedziemy, panie steward, jedziemy. Jak stoimy, to ja jadę. Ale grzeje, jak się stanie. Słońca nie ma. Ale jest gorąco. Jak się jedzie z wiaterkiem we włosach, to jest git, ale stanąć na masakrę. Kolejna pękła. O nie, koniec. Mam dojść, zmieniam to. I koło idzie na centrowanie. Właśnie mijałem dziewczynę na przystanku. Stała. Na twarzy wytatuowana jak ten Różalski. Jakieś pasy. Pod oczami jak diabeł. No, kolaska 18 lat. Tak się oszpecić na całe życie. Dobry, proszę bardzo. Dzień. KFC z Babińskiego. Czy jeszcze dalej odjeżdżamy od łaty? No i źle. Jakie KFC? Toż to piątek dzisiaj. W osiedlu więcej ukraińskich blach jak krakowskich. W ogóle jak polskich. Za mną czarno.
Ja pierdzielę, jaki to jest ruch. Gdzie ja jestem? Tu górą idzie droga. Okej. No szkoda, że jak na złość jutro jest sobota. Bo bym jutro odwołał godzinki i zaniósł to koło do serwisu. To KFC już jest gdzieś tutaj. 600 metrów. Taka trochę nuda. Jazda po tych wsiach. Nie ma co pokomentować. To już tutaj. Zamów tutaj. Odbierz tutaj. O. Dzięki. Do widzenia. Federowicza 1. Jest tam jak te krzaczki do wdychania. Solanka, ta. No i tu widać, pani się zna na rzeczy. Ma do zapłacenia 45 zł, a zaznaczyła, że zapłaci 55 zł. Nie, elegancko wchodzę. Wydaje dyszkę i do widzenia. Halo, Mieciu. Elegancko, żeś mnie zblokował. No to proszę, bo ja tutaj wyzwolnię to. Aha, jeszcze lepiej, dziękuję. Proszę bardzo. Aha. Dobrze, wejdę. Tam jest 44 zł. Ja bez reszty. Aha, to super, dziękuję bardzo. Jest to jeszcze napój, momencik. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Do Jałowskiego. Na Pilce za 25,50. McDonald's. Kurde, ja mam 7,5 km, żeby tam dojechać to odebrać. Jak Pilca to jest tu, skąd właśnie jadę. 7,5 w tamtą, 7,5 z powrotem. No nie wiem, o co chodzi, bo dużo szybciej byłoby wziąć tego maka z Matecznego chociażby. Dobra, każą, to robię. Póki płacą, to robię. Jak mam biegać z zamówieniami za 7,40 po rynku tam i z powrotem, to no wolę już takie coś. Co, to jakaś droga prowadzi, czy tam 70 mam jechać? No chyba nie bardzo.
Po drugiej stronie jest ścieżka. Oho, ho. Ten dzień będzie ciekawy. Stawka godzinowa również. Czyli jednak tak jak Pan Bóg przykazał. Widzimy się tu w Czulna jeździłem. Tylko bardziej paliłem w tamtą stronę. To była najgorzej odśnieżona trasa w Krakowie. Moment, jedno wezmę. Dzięki. Dwadzieścia dwie minuty. Czas dojazdu. Spoko. Na pewno nie wylej. No, elegancko ominięte. No i co? Tutaj. Dobry. Proszę jedno i drugie. Dziękuję. Do widzenia. Które to jest trzecie dopiero? 55 zł. Tragedia. Ale jaja. Znowu Biedronka. Znaczy znowu Biedronka. Biedronka pod skalę i znowu tutaj. Co tu się dzieje? Dość tak podwatową muzykę, że trochę odpłynął i babę by pierdyknął. O, zmienili mi zamówienie. To mam nadzieję, że gdzieś indziej, a nie znowu tutaj. Nie, zmienili na dębniki. To gitara. Nie chcę się tu już jeździć, naprawdę. Wystarczy. O, jeszcze pakietowe dostałem. Trzecie? Pogrzało ich? Heh, pierwszy raz mam potrójne zamówienie. Ale jaja. Biedronka Express, Party Express, czyli Wuda. Trzy zamówienia. A tej co się stało?
coś tam wyklinała pod nosem. Aha. Nie wiem, o co kabam. Zgłosiłem, że trzeba to podzielić na kilku kurierów, że przecież ja się z tym nie zabiorę. I miałem wybrać pojazd, w którym się poruszą. To wybrałem, że motocykl, nie? No i oni mi piszą, że to zamówienie może wziąć jeden kurier. Tylko ja zgłosiłem to do jednego zamówienia, a ja mam trzy. Co, są nienormalni? Sporo masz tych kilogramów, tak? Tak, słucham, halo? Po polsku? Uh-huh. Ty, sekundka, bo... Wiesz, to jest mały problem, bo ja nawet nie wiem, z którego zamówienia dzwonisz. Ja mam, dostałem 3 zamówienia i to jest na łącznie 50 kilo. Ja jeżdżę na skuterze, także ja tego nie... Ja, no wiem, tylko że ja teraz właśnie do supportu piszę i ktoś przepisze prawdopodobnie to zamówienie. Ja dostanę tylko jedno i nie wiem, czy, które mi przepisze. Także ja na razie stoję i nie wziąłem jeszcze, no bo ja tego nie mam jak wziąć. To proszę sekundkę poczekać, jak tam się pojawi nowy kurier, to wtedy... No właśnie, a gdzie indziej mam zgrzewkę wody mineralnej plus jakieś tam napoje jeszcze. Także na pewno tego wszystkiego nie wezmę i oni za chwilę przydzielą jakiegoś innego kuriera i wtedy pani może niech zadzwoni jeszcze raz do niego. Bo ja to prawdopodobnie odrzucę. No, to dzięki. Do widzenia. Jeszcze pani do mnie dzwoniła, czy ta od tych browarów. Czy mogę po drodze kupić niebieskie Ratmansy, czerwone Marlboro, jakieś tam Kamele jeszcze i da mi za to stówę. Za 4 paczki stówę mi da, to byłoby 2 dychy na piwku. Jakby nie patrzeć, ale no... Dobra, rozdzieliła mi to zamówienie. Teraz zobaczymy, które mi zostało. Się okaże, że te piwa. No te piwa. Masz 906 może? Nie ma. W ogóle kurwa nie jest gotowy jeszcze. Patrzcie się, co tu dzieje. Dobra, to anuluję wszystko w cholerę. Ja pierdzielę. Pani odpadł do punktu. Jak to?
Każdej Biedronce mówią co innego, także... Potwierdziłeś sobie to? Ja miałem potwierdzone, tak, ale... Jakbyś nie potwierdził, to byś to mógł powiedzieć. Ale ja to miałem potwierdzone, ale wiesz, no i... mi to zniknęło nagle, nie? No to bierz do domu, nie przejmuj się. Powodzenia. One hour later. Dobra, jadę do domu, nie ma co. Przepisałem te zamówienia, w cholerę, straciłem 40 dobre minut, jak nie więcej, nawet nie wiem. Ale nawet nie wiem, czy nie godzinę. W sumie kif te pieniądze, 55 zarobiłem. Daje nam to 18.30 na godzinę. Ale przynajmniej pośmialiśmy się. Nagrałem sobie to, co się tam dzieje. Kontencik jest. No, także dzisiaj jeden z tych śmiesznych, ale gorszych dni. Topiono.